Wielka Księga Objawień, Jezus Chrystus, egzorcyzm, czyli oczyszczenie i odprowadzenie ducha na poziom duchowo-istotny. Żyjecie ziemskie duchy w pozamykanych ziemskich klatkach, formach energetycznych tej ziemi, w ziemskich ciałach. Bez dbania jesteście o swoje ciało gęsto materialne. W swoich słowach, myślach i czynach otwieracie się zewnętrznie na różne nurty sił i ich przejawy. W większości bardzo ciemne i natrętne. A ponieważ ciemne formy, mętne duchy szukają pożywienia i siły, to w was znajdują miejsce, zakotwiczają, łączą się włóknem. Można je łatwo poznać i rozróżnić w swoich rodzajach, ale dziś was ta wiedza bez dotyczenia jest. Kiedy już to coś do was przenika, wzmacnia z wami jednorodne cechy, na przykład chciwość, zawiść, żądzę, głupotę, brak logiki. Zaczynacie się przeobrażać szybciej lub wolniej, aż demon, ciemny duch, forma prawie całkowicie wami zawładną. I wtedy wokół siejecie destrukcję, ferment, zamieszanie, służąc w ten sposób ciemnościom, ciemnemu panu. Możecie zapytać, jak rozpoznać opętanego, nawiedzonego, przeklętego, zauroczonego. Bardzo łatwo dla człowieka odczuwającego jasno. Wyraźnie się to rejestruje. Można zrobić wgląd i zobaczyć wewnętrznym wzrokiem. Przypadków jest wiele. Bez opisywania w zbyt dla was wyrazisty sposób jestem. Bo chorego moglibyście posądzić. I po co? Za to mogę wskazać na sytuacje, miejsca, gdzie obcego możecie sobie zabrać do środka. Po pierwsze, stres, silne przeżycie. Po drugie, przy alkoholu, narkotykach, narkozach. Po trzecie, podczas wizyt w szpitalach. Psycholog, psychiatra, grupa ludzi, którzy stykają się z ciemnymi, zabierają pieniądze i energię. Po czwarte, przy rozmowie, spowiedzi u księdza. Po piąte, cmentarze, nowe i stare, widoczne i nie. Ciemni w habitach, okultyści, tak zwani ezoterycy, wielu. Szaman, wróżbici, wróżki, uzdrowiciele, bioenergoterapeuci, tarociści. Po szóste, przywoływanie duchów, seanse spirytystyczne. Po siódme, kursy i szkolenia ezoteryczne. Po ósme, negatywne książki, strony w internecie, gry komputerowe. Po dziewiąte, przygodny seks. Dziesiąte, wiele innych złych już ludzi nie i mniej zagrożonych, na przykład grupowe tak zwane imprezy. Zasadniczo wchodząc tam pozbawiacie się swojej naturalnej ochrony. Wyrażacie tak zgodę na swoje tragedie, na głupotę, brak jest rady. Zdziwilibyście się, gdybyście zobaczyli swoje otoczenie najbliższe moimi oczami. Szok i przerażenie brzmi w tym wypadku bardzo pięknie. A jeżeli myślicie, że kościół, meczet, synagoga, cerkwia coś może w tym kierunku zrobić, to popatrzcie w zamierzchłe czasy. Tam zło panowało, a dobra brak było i brak jest nadal. W uwolnieniu od tej ciemnej zarazy posługiwanie się religijnymi książkami ciemnymi, czy znakiem szatana, czy przywoływanie mojego imienia w pustej tak zwanej modlitwie, to bez działania było, jest i będzie. Obecnie ciemne formy naciskają na was coraz mocniej, przez co mam wiele pracy, ale tylko wtedy, gdy się do mnie zwracacie bezpośrednio, a ciemności już dziś was budzą lęk i przerażenie. Ale jak im służycie wiernie, to przecież wasza zasłużona zapłata.